Witam Państwa, Agnieszka Łakoma, to jest wywiad gospodarczy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest poseł Suwerennej Polski, pan Jacek Ozdoba. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Jednocześnie kandydat w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Z Mazowsza. Z Mazowsza, pozycja numer... Numer 5 na liście z Prawa i Sprawiedliwości. Warto pamiętać, ale dzisiaj porozmawiamy oczywiście o wyborach i w kontekście tak naprawdę tego, co one będą dla Polski oznaczać, ponieważ te wybory tuż, tuż. Czy można powiedzieć, że te wybory będą jednak przełomowe, czy niekoniecznie? Czy myśli pan, że faktycznie te opinie, które się pojawiają w kontekście nie tylko Zielonego Ładu, ale też utraty konkurencyjności przez Unię Europejską, obaw związanych z wdrażaniem polityki klimatycznej, z kwestiami suwerennościowymi tak naprawdę i przyszłością Unii Europejskiej jako takiej. Czy one mogą faktycznie doprowadzić do tego, że te ugrupowania bardziej prawicowe zyskają większy głos w Europarlamencie, a przez to będą miały bardziej realny wpływ na decyzje tego gremium i oczywiście Komisji Europejskiej. Odrywając od scenariusza, jaki to będzie miał wpływ na politykę polską, no bo tu jednak wygrana Prawa i Sprawiedliwości będzie oznaczała, że jest dalej prymat obecnej opozycji, a jednak Donald Tusk nie odbudowuje zaufania publicznego. Ale jeżeli chodzi o tą kwestię gospodarczą, no bo to jest pewnie główna problematyka, którą pani chce poruszyć, oczywiście to jest absolutnie kluczowy moment. Znaczy to jest tak, że albo proporcja się zmieni i wtedy możemy zatrzymać zielone szaleństwo, więc zatrzymać przemysł w Europie, zatrzymać chociażby rozwój transportu, tego tradycyjnego, którego rozumiemy, czy chociażby sposób ogrzewania naszych domów, lub też podążyć to, co jest w tej chwili na agendzie Europejskiej Partii Ludowej i Lewicy, czyli przyspieszenie fitów wszystkich możliwych, Green Deali i tak dalej. Co to oznacza? Wypchnięcie całkowicie przemysłu z Europy, więc ryzyko bezrobocia, wzrost kosztów życia, a więc no po prostu można powiedzieć częściowo ubóstwo, wprowadzenie takiego elementu ubóstwa wśród społeczeństwa. Rozsilne rozwarstwienie społeczne poprzez również wykluczenie komunikacyjne, no bo ludzi nie będzie stać na kupno nowych samochodów, a szczególnie tych elektrycznych, no bo one będą jedyne możliwe, dostępne, może to będzie precyzyjnie, jak powiem. No i kwestia oczywiście kosztów życia, że chodzi o budynki, no i sfera wolności, no to jest kwestia euro, gotówki, czy będziemy mieli gotówkę, czy też nie, więc tak naprawdę każdy aspekt naszego funkcjonowania dzisiaj jest przy naszej urnie w niedzielę. Można to bagatelizować, ale ci z Państwa, co to zbagatelizują, po prostu nie mogą marudzić, bo tak już jest demokracja, musimy jednak chodzić do wyborów. No i musimy patrzeć na to, kogo głosujemy. Najlepiej głosować jest oczywiście z mojego punktu widzenia, czy moich poglądy są takie, że polska gospodarka, unijna, przemysł, szczególnie w okresie, powiedzmy, przededniu, można powiedzieć, wojny tradycyjnie prowadzonej, bo nie da się ukryć, że Rosja się przygotuje, Federacja Rosyjska do tego, bo zwróćmy uwagę, my mamy tu Green Deal, mamy mordowanie przemysłu, potęgi siły, a po drugiej stronie mamy łączenie przemysłu ze zbrojeniowym aspektem Federacji Rosyjskiej. No właśnie, to jeżeli mówimy o kwestii polityki przemysłowej, to tak naprawdę myśli pan, że te środki zaradcze, które wprowadza wraz z polityką klimatyczną Unia Europejska, typu mechanizm CBAM, który ma być tym mechanizmem chroniącym przed importem towarów, które nie są obciążone handlem emisjami, czyli generalnie tą polityką klimatyczną, która obejmuje Unię Europejską i wiadomo, że to się wiąże z wysokimi kosztami dla przedsiębiorstw. Czy myśli pan, że tego typu mechanizmy przyniosą efekty? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że praktycznie jeśli spojrzymy na każdy kolejny sektor gospodarczy w Unii Europejskiej, to on zaczyna mieć problemy z powodu polityki klimatycznej. Czy może ja źle na to patrzę? Już są zwolnienia, tak? No, że w moim okręgu rodzinnym no, są w takiej sytuacji, jak na przykład zwolnienie dużej produkcji w odzieży, przemysł wysiada ze względu na koszty energii, między innymi to po okolice Pucka. Ale pani zadała bardzo ważne pytanie. Oczywiście w założeniach pewnie bardzo ciekawy pomysł, żeby nakładać tego typu cło, powiedzmy. Ale jak to będzie wyglądało w praktyce? W praktyce będzie wyglądało tak, że doprowadzi to do handlu po raz kolejny, spekulacji, czy też instrumentów finansowych, czy też jakieś zabawy w certyfikowanie tych, którzy będą jednak z mniejszym tym obciążeniem. I kto to będzie weryfikował? Jak będzie weryfikował? Co uznać za przestrzeganie norm środowiskowych, a co nie uznać za normy środowiskowe. To jest trochę jak z tym ETS-em. On jest dość skomplikowanym systemem, ale kiedy spojrzymy, kto tym handluje, kto tym na tym zarabia, kto jakie przepływy finansowe robi i kto jak dzisiaj obciąża na przykład ten program 30-40 zł z naszego rachunku, gdyby to było 100 zł, oczywiście więcej, ale 30-40% naszego rachunku to jest właśnie europodatek, to widzimy, jaki to przynosi skutek. A Europa podąża dalej i te cło, one z założenia
przy tej koncepcji, którą chce realizować Unia Europejska, jest rozwiązanie, które ma chronić rynek europejski, ale niewątpliwie znajdą się spekulanci, czy znajdą się ci, którzy jako banda cwaniaków, europejskich biurokratów, doprowadzą do tego, że oni po prostu na tym zarobią. A to dość ciekawe. Skoro jesteśmy przy ETS-ie, to może tylko tak wyjaśnimy, że to jest ten system handlu emisjami, czyli pozwoleniami na emisję CO2. I gdy ten system został wprowadzony kilkanaście lat temu, to tak naprawdę mówiło się, że już będą problemy gospodarki całej unijnej przy cenie jednej tony CO2 w wysokości powiedzmy 30 euro. No. Otarliśmy się w ubiegłym roku o 100 euro, w tym roku jest 80 euro praktycznie, tak powiedzmy uśredniona cena, ale też są opinie, że te ceny będą rosły, ponieważ tych pozwoleń na emisję CO2 będzie zwyczajnie coraz mniej dostępnych na paliwo, i będzie na budynki, rozszerzone. Na wiele innych jeszcze aspektów. I właśnie przełoży się bezpośrednio na ceny. Czy myśli pan, że należałoby tak naprawdę ponownie przeanalizować ten drugi system ETS-u, właśnie odnoszący się do budynków, co oznacza de facto podatek węglowy dla nas wszystkich, czy też podatek od emisji? Czy należałoby tak naprawdę go zweryfikować i być może cofnąć się o krok i zrezygnować z tego, albo przynajmniej go ograniczyć, zamiast wprowadzać już w 2027 roku? Można podejść do tego tematu bardzo akademicko i można powiedzieć, że uważam, że należy to zmienić, wyrzucić do kosza, ale odpowiedź będzie radykalna. Czy to jest odpowiedź, czy chcemy żyć w Polsce, która nie będzie najechana przez Federację Rosyjską? Znaczy dzisiaj kneblowanie przemysłu na przykład zbrojeniowego poprzez ETS, to jest naprawdę czymś, co jest nieprawdopodobne. Czy to jest, czy chociażby energetyki, która jest niezależna suwerennościowo, bo na przykład węgiel, no gaz to jest problem związany z importem. No ten ETS dzisiaj jest na tyle kneblujący gospodarkę europejską i tym samym PKB, że możemy doprowadzić do istnienia katastrofy z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwa, również przemysłowego, żywnościowego, bo pamiętajmy o tym, że Zielony Ład zakłada również skok czy atak na polskie rolnictwo, a jak na razie widać, że władza woli używać siły pałek wobec polskich rolników, a nie wobec imigrantów. To też pokazuje nastawienie tak naprawdę dzisiejszej koalicji z 13 grudnia. A skoro jesteśmy przy rolnictwie, to też myślę, że warto wspomnieć o tym, że przyszły tydzień będzie decydujący i nie chodzi tylko o kwestie wyborów, ale tak naprawdę w kilka dni po wyborach będzie decydujące posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska, która ma podjąć decyzję w sprawie tego aktu odbudowy przyrody, tak, czy też odtwarzania przyrody, który wywołuje olbrzymie kontrowersje. Czy myśli pan, że polski rząd będzie miał na tyle odwagi, żeby zablokować, czy też próbować się przeciwstawić temu, czy jednak to po prostu wejdzie w życie, bo no, tak i tak paktem. Europarlament to przyjął. To jest paktem migracyjnym, tak jest przecież, tak? Co z tego, że jeszcze go tak naprawdę nie ma, już mam nielegalnych imigrantów, jak nie mam problem ze wschodem, no to mam problem z zachodem, ale zachód polega to na tym, że mamy informację, że służby niemieckie twierdzą, że kilka tysięcy nielegalnych imigrantów zostało relokowanych do Polski w ramach wcześniejszych umów, no to nie do pomyślenia z punktu widzenia rządu Zjednoczonej Prawicy, zresztą Woda na przykład do Podlaski takie zapytania wysyła do starostw w zakresie relokacji. To przypomina mechanizm 2015, bo Ewa Kopacz to już robi administracja Ewy Kopacz. Pani zadaje pytania, co będzie z tym rolnictwem. No rolnictwem to są. Donald Tusk nie zbuduje większości. Będzie sztuczne to, lub po wyborach to w ogóle się nie będzie krył. Nawet nas zagłosuje za. Powie, że to jest super. A polski rolnik na to mu cierpi, znaczy te wszystkie tereny zalewowe, bagna, jakieś ingerencje dotyczące gdzie można uprawiać rolnictwo, gdzie nie, jaka proporcja, ale to jest tak, że to jest oderwanie kompletnie od rzeczywistości, przełożenie biurokracji i można powiedzieć tak brutalnie, powiem, może nie najlepsze słowa, chamskiej biurokracji, bo to nie liczące się z rolnikiem, na rzeczywiście na realne prowadzenie działalności, na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Tak samo jak i wątek dotyczący opodatkowania wszystkiego, co możemy, no, że krowa dzisiaj jest na celowniku Unii Europejskiej, od jakiegoś czasu się o tym dyskutuje, no tak. To my, tylko że problem polega na tym, że ci, którzy to tworzą, tak zwane julki, chociaż nie mówię oczywiście o imieniu, tylko mówię o takim scenariuszu, gdzie to z Wilanowa, niektórzy tak twierdzą, chociaż oczywiście niestandardowe, nie ma takiego mieszkańca. Nazwijmy to ogólnie aktywistami. Aktywiszcze, czy jak oni tam, bo to też jest niebezpieczne, wie pani, bo to tak określanie. Aktywiści i aktywistki. Tak, powiedzmy, że konserwatywnie to określiliśmy, to oni myślą, że mleko jest po prostu z kartonu, no i to jest problem, że oczywiście dla nich tak, ale przecież to nie jest koniec łańcucha i ale początek. Ale jak pan myśli, z czego wynika tak naprawdę to, że Unia tak strasznie, czy powiedzmy władze Unii Europejskiej, jest tyle tych
ugrupowań, które bardzo popierają tą nawet radykalną wersję polityki klimatycznej. Z czego to wynika? Czy to jest tak, że mamy się tak naprawdę wszyscy nie tyle może dostosować do hasła ratujmy klimat, ale raczej mamy zmienić swoje przyzwyczajenia i tak naprawdę na tyle ograniczyć, nie wiem, wydatki, konsumpcję, żeby rzeczywiście skupić się tylko już na idei klimatycznej? To mają zrobić masy. Powiem w taki sposób. Masy, czyli to mają zrobić ludzie, którzy będą w rozwarstwieniu społecznym. To ma być stworzenie nowego mechanizmu, czy właściwie takiego społeczeństwa, jak taki homo sovieticus, tylko że na zasadzie Unii Europejskiej, który będzie tylko i wyłącznie funkcjonował przy określonych zasadach, jakby z góry narzuconych przez Unię Europejską. Będzie jeździł transportem zbiorowym, nie będzie miał samochodu, będzie miał ograniczone myślenie, będzie narzucona edukację i do tego jeszcze będzie grupa uprzywilejowana, która będzie miała możliwość kupna samochodu spalinowego luksusowego, będzie latała sobie odrzutowcami, będzie mogła więcej od tej normalnej warstwy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo widzę, co się dzieje, bo kto wygrywa? Wygrywają lobbyści, ci, którzy chcą określonego... No i najbogatsi jeszcze. I najbogatsi. I to powoduje, że Unii Europejskiej nie podoba się, że każdy praktycznie ma możliwość, że szanse są zrównane na takiej zasadzie, że jesteś ambitny, chcesz pracować, to niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się urodziłeś, to masz szansę i daje ci to państwo, niezależnie czy jesteś na wsi, czy jesteś w mieście, może zajmować się rolnicą, może się w stronę policji, czy naukowych aspektów. Każda praca nie hańbi i jest dobrze wynagradzana w jakimś stopniu, ale Unia Europejska patrzy na to w sposób taki, że to wszystko musi być wyregulowane. To pewnie to socjolog by musiał się bardziej wypowiedzieć na temat tych zmian społecznych, które będą następowały, bo wykluczenie komunikacyjne jest czymś oczywistym. No, chociażby pod Ciechanowem nikt już nie będzie jeździł samochodem, bo nie będzie ich stać po prostu. No ja myślę, że też pod Płockiem tak samo. No tak, tak, no samo okręgły, pod Radomiem i Ostrołęką, no wielu jeszcze innych miejsc. To nie tylko ten Ciechanów, może bardziej tak przykładowo. Natomiast a propos właśnie tych, którzy na tym skorzystają, no to mi się kojarzy wypowiedź Billa Gatesa, który zapytany o to, dlaczego lata prywatnym odrzutowcem i poleciał na jakieś spotkanie klimatyczne w Afryce, czy też dotyczące ochrony klimatu w Afryce, stwierdził, że jego fundacje tyle wydają pieniędzy na ochronę klimatu i na badania i rozwój, że on może sobie na to pozwolić. Bo oni są licencjonowani. Tak, więc on ma ślad węglowy nieduży jednak mimo wszystko przy tych pieniądzach, które inwestuje. Zbliżamy się powoli do końca naszego programu. Ja mam takie pytanie na koniec. Czy rzeczywiście Unia może nie tyle musi urealnić politykę klimatyczną, ale czy będzie w stanie, pana zdaniem, ten nowy Europarlament bardziej urealnić tą politykę wszystko klimatyczną? Zależy od wyborów. Bo wyrzucić do kosza się tego nie da absolutnie. A ja uważam, że mu da się, tylko że to jest jeszcze postępujące. To jest kwestia też buntu społecznego, dlatego rolnicy są na celowniku wszystkich możliwych władz, które chcą przyspieszenia celów klimatycznych Europejskiej Partii Ludowej, Niemiec, Francji i innych miejsc, dlatego że to jest najbardziej zorganizowana i najbardziej protestująca grupa społeczna, która mówi dość unijnym zakusom. My dojdziemy do takiego scenariusza, że nastroje społeczne będą bardzo radykalne i największymi szkodnikami wobec Unii Europejskiej są ci, którzy chcą przyjęcia nielegalnych imigrantów, chcą Zielonego Ładu i chcą zmiany polityki traktatowej. To jest pewien paradoks. Oni oczywiście odwracają kota ogonem, mówiąc, że to my jesteśmy radykałowie. Tak nie jest wcale, bo my chcemy Europy ojczyzn, która będzie mogła decydować wspólnie za losy całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim sami za siebie decydujemy. I te super państwo, które zamierzają stworzyć Niemcy, czy też niektórzy środowiska Donalda Tuska, właściwie ta cała Europejska Partia Ludowa, oni doprowadzą do tego rzeczywiście, że będą blokować te zmiany, czy właściwie dalsze prace w taki sposób, żeby to wszystko wyrzucić, ale jeżeli będą widzieli widmo zmiany proporcji sił w Parlamencie Europejskim, to być może uda się wiele jeszcze z tych rzeczy przeforsować, może zablokować. A kto wie, może Unia Europejska, Parlament Europejski nas zaskoczy i Europejska Frakcja Konserwatystów się rozrośnie znacznie. No ja myślę, że byłoby najlepiej, ale niemniej jednak bez względu na to, jakie będą wyniki wyborów, to wszystkich musimy zachęcić do udziału w nich i dokładnie będąc tak tutaj święto zachęcamy. Mój gość i ja, moim gościem dzisiaj był pan Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski, a dziękuję pięknie. Dziękuję. Agnieszka Łakoma i tym apelem o udział w eurowyborach kończymy nasz program. Dziękuję pięknie.